Podziałem punktów zakończył się mecz Gryfa Słupsk z Powiślem Dzierżgoń w piłkarskiej czwartej lidze. Natomiast drużyna Jantara Uska została zdeklasowana przez GKS Kowale, przegrywając na wyjeździe 0-6. Mecz przy ulicy Zielonej nie rozpoczął się dobrze dla gospodarzy. Zawodnicy Powiśla atakowali, a w trzeciej minucie Wojciech Bartnik sfaulował w polu karnym Dariusza Staniaszka. Rzut karny wykorzystał Patryk Lewandowski i od piątej minuty gryfici przegrywali 0-1. Mimo kilku akcji z obu stron taki wynik utrzymał się do przerwy. Na drugą połowę gospodarze wybiegli bardziej skoncentrowani, często atakowali, co przyniosło efekt w 53 minucie. Szymon Mytych pokonał bramkarza Powiśla i strzelił wyrównującego gola. Mimo kilku akcji z obu stron wynik spotkania już się nie zmienił. Po 11 kolejce gry w Słupsk zajmuje 7 miejsce w tabeli z 18 punktami. Nie wiedzie się wciąż Jantarowi. Piłkarze z Ustki zagrali na wyjeździe z drużyną GKS Kowale, przegrywając 0-6. Zawodnicy Jantara byli bezradni, szczególnie w drugiej części spotkania, w której stracili 5 bramek. Ustecka drużyna z 7 porażkami zamyka na 21 miejscu czwartoligową tabelę. W najbliższą sobotę Gryfa Słupsk czeka trudny mecz wyjazdowy z Pogonią Lęborg. Natomiast Jantar Ustka zmierzy się w Gdańsku z drużyną Jaguara AP.